Wprawdzie jeszcze goście przybywają, ale ponieważ tak się składa, że zespół, który jest na scenie i będzie takim elementem początkowym witającym, nas tutaj nie może później się w terminie wystąpić, więc w związku z tym musimy rozpocząć od samego początku. Szanowni Państwo, chciałam przywitać bardzo serdecznie obecnych już tutaj zacnych naszych gości. Pana starostę powiatu cieszyńskiego Mieczysława Szczurka. Panią wicestarostę Janinę Żagan. Nie ma jeszcze z nami pani burmistrz, ale jest przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna, pan Emilii Żartowski. Witam bardzo serdecznie. Witam panią prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie, panią Alinę Rakowską. Witam prezesa Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, kolegę Tadeusza Smugałę. I honorowego prezesa Macierzy Szkolnej, pana Andrzeja Rusa. Jak również i honorowego prezesa pana Jana Brannego. Witam również serdecznie pana Władka Krystena, który tutaj jest też i zaraz jako przedstawić jako macierzowiec, ale również i jako PZKO-wiec, że tak to określę. Witam wszystkie koleżanki i kolegów, macierzowców, naszych członków honorowych i wszystkich tutaj obecnych, zacnych gości. Witam przedstawicieli mediów, tutaj naszego kolegę Stasia Konopkę, który jest przedstawicielem portalu OX.pl, który zawsze nam towarzyszy również. I teraz, szanowni Państwo, jeszcze po pojawieniu się kolejnych gości będę witać po występie zespołu. Mamy tutaj przyjemność dzisiaj gościć i będziemy mieli na pewno przyjemność wysłuchać występu zespołu regionalnego na Rolzianie wraz z kapelą. Kierownikiem zespołu jest pan Robert Rybka, a kapelę prowadzi pan Klaudiusz Grzybek. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. My dziękujemy tutaj organizatorom za zaproszenie nas tutaj, że możemy z Państwem kilka chwil spędzić. Szanowni Państwo, okres kolędowy się praktycznie już kończy, ale my jeszcze kolędujemy. Kolędujemy jeszcze w przyszłą niedzielę, dzisiaj, także że zapraszamy do wysłuchania pastorałek kolęd w naszym wykonaniu. Dziękujemy bardzo. Niezerna ci, Sławę, Panie.
Thank you.